Cześć. Dzisiaj kilka słów o tym, z czym borykają się wysoko wrażliwe osoby, jeżeli chodzi o taką ciemną stronę związaną z tą cechą, z odbiorem tak intensywnym, tak wielu bodźców z tego świata. Zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, ja nazywam się Beata Mankolska, wspieram ludzi w rozwoju osobistym i duchowym. Więcej informacji o mnie, o tym co robię, o sesjach, konsultacjach, warsztatach znajdziesz na mojej stronie beatamakolska.pl. Zwykle mówię Wam o tym, jak wspaniale jest być wysoko wrażliwą osobą, co się z tym wiąże, a także w jaki sposób okiełznać tą wrażliwość, jak nią zarządzać. Dzisiaj chciałabym powiedzieć troszkę o takiej ciemniejszej stronie wysokiej wrażliwości. Oczywiście te tematy poruszam w momencie, kiedy indywidualnie współpracuję z jakąś osobą, natomiast myślę, że warto też wydobyć na światło dzienne właśnie tą ciemną stronę, jaka jest związana z wysoką wrażliwością. I na pierwszy ogień niech pójdzie coś, z czym bardzo często wiązana jest wysoka wrażliwość, rozumiana jako jakiegoś rodzaju słabość przez odbiór społeczny. Bardzo często ludziom się wydaje, że osoby wrażliwe łatwiej zapadają na depresję, że łatwiej chorują na depresję. I tutaj myślę, że sporo wnoszą nam badania Elaine Aron, która sprawdziła, że rzeczywiście, jeżeli dzieciństwo wysoko wrażliwej osoby było bardzo trudne, było tam wiele ciężkich przeżyć, być może był alkohol w rodzinie bądź jakiegoś innego rodzaju dysfunkcja, to taka osoba ma w późniejszym życiu większe ryzyko depresji, jakiegoś rodzaju zaburzeń lękowych. Natomiast nie jest to coś, z czym nie można by było pracować. Wiedząc o tym, że być może masz taką tendencję, bo miałaś czy miałeś bardzo trudne dzieciństwo, tym bardziej należy zwracać uwagę na pewne aspekty te wysokiej wrażliwości, które pomogą Ci się dźwignąć, które pomogą Ci zrozumieć pewne rzeczy, spojrzeć szerzej, pracować z własnymi lękami. Natomiast nie możemy ukryć, że bardzo wiele wrażliwych osób, wysoko wrażliwych osób ma problem z radzeniem sobie z emocjami. I jeżeli dojdzie do tego jeszcze trudność z radzeniem sobie z negatywnymi myślami, i jeżeli dojdzie do tego jeszcze trudne dzieciństwo, trudne doświadczenia, i jeżeli dojdzie do tego jeszcze brak wsparcia, to mamy naprawdę poważną sytuację, w której dany człowiek już naprawdę potrzebuje jakiegoś rodzaju wsparcia. Tutaj chciałabym podkreślić, że absolutnie to nie jest tak, że każdy wysoko wrażliwy człowiek ma większą skłonność do depresji. Pamiętacie, ja mówiłam w pierwszych filmach o takim pięknym badaniu naukowym, które pokazało, że owszem, jakiegoś rodzaju smutne obrazy, przykre historie, które wysoko wrażliwy człowiek słyszy, widzi czy ogląda, mocniej na niego oddziałują, mocniej działają na jego układ emocjonalny. Ale też wszelkiego rodzaju pozytywne obrazy, pozytywne zdarzenia działają na niego dużo bardziej intensywnie, dużo bardziej niż na przeciętnego człowieka. Także absolutnie podkreślam, to nie jest tak, że wystarczy być wysoko wrażliwym, aby mieć większą skłonność do depresji. Nie. To się pojawia wtedy, kiedy zachodzi bardzo dużo czynników naraz i mamy to trudne, ciężkie dzieciństwo, brak wsparcia, przede wszystkim też brak wsparcia w obecnym życiu, tak? Jeżeli chodzi o taką ciemną stronę jeszcze wysokiej wrażliwości, to zobaczcie, przy tak ogromnej emocjonalności, jeżeli człowiek nie umie sobie poradzić z tymi emocjami, a odbiera dużo więcej bodźców, dużo bardziej intensywnie, dużo głębiej je przetwarza, to niestety powstaje nam ryzyko różnego rodzaju uzależnień. I tutaj oczywiście bardzo wiele osób od razu kojarzy to z uzależnieniem od alkoholu. I tak, zdarza się, że wysoko wrażliwe osoby są uzależnione od alkoholu. Takie sytuacje najczęściej mamy w momencie, kiedy na przykład ja rozmawiam z ludźmi i się okazuje, że w rodzinie był alkohol, tak, gdzieś wśród rodziców czy dziadków. I wtedy, badając sprawy rodzinne, tak,
dochodzimy do wniosku, że ta osoba była wysoko wrażliwa, tylko po prostu nie udźwignęła na przykład jakichś ciężkich wydarzeń, nie miała wsparcia wśród bliskich, skupiano się na innych rzeczach, a przede wszystkim, zobaczcie, kiedyś nie było takiej wiedzy, nie mówiono też wprost o emocjach. Sytuacja ta bardzo często dotyczy mężczyzn, dlatego że niejako mamy przyzwolenie na to, aby dziewczynki były wrażliwe. Natomiast kiedy mamy wrażliwego chłopca, a później mężczyznę, mógł nie udźwignąć tej swojej wrażliwości, mógł się pojawić alkohol jako swoisty znieczulacz bodźców i odczuć tej całej emocjonalności, jaką człowiek w sobie nosi. To, co bardzo często dotyka wysoko wrażliwe kobiety, to jest uzależnienie od cukru, uzależnienie od słodyczy bądź emocjonalne jedzenie. I one wiedzą, że one mają z tym problem. Tylko że bardzo często podejście jest zupełnie z innej strony, czyli ona zaczyna grzebać w dietach, jak ona ma się odżywiać, tak? Tutaj próbuje zdobyć tą wiedzę. I to jest często bardzo przydatna wiedza, przynajmniej wiesz, co jest zdrowe. Natomiast to nie rozwiązuje problemu jedzenia emocjonalnego, bo jedzenie emocjonalne to jest to, jak ty sobie radzisz bądź nie radzisz z emocjami, a nie co ty jesz tak naprawdę. To jest tylko efekt tego, że ty sobie nie radzisz z emocjami. I to jest, można by było powiedzieć, takie współczesne uzależnienie, które nazwałabym wręcz plagą, a które jest często ignorowane, no bo jest społecznie przyjęte, że my sobie siadamy, my sobie jemy. Zobaczcie, jak często różnego rodzaju media nastawiają człowieka na jedzenie, jakby on nie miał nic innego robić, tylko jeść. Całe hipermarkety są naładowane czymś, co wiele ludzi uważa za jedzenie. Przecież one nic nie wnoszą, żadnych wartości odżywczych, a mamy całe półki wypełnione tego. Jeżeli chodzi jeszcze o ciemną stronę wysokiej wrażliwości, to zobacz, w momencie, kiedy wysoko wrażliwy człowiek doskonale wie, czuje, co druga osoba czuje, co myśli, to niestety w momencie, kiedy mamy do czynienia z tak zwanym zranionym zwierzęciem, czyli wysoko wrażliwa osoba jest w kryzysie, jest zraniona, jest nieukochana bądź jest po prostu niedojrzała emocjonalnie, to bywa, że manipuluje otoczeniem. Potrafi też zadać rany, wysoko wrażliwa osoba, tak, potrafi sprawić przykrość drugiej osobie, zadać ranę i wierzcie mi, to jest ból ogromny, dlatego że wysoko wrażliwa osoba tak samo jak doskonale wie, co zrobić, żeby było komuś lepiej, bo to czuje, tak samo wie, w które miejsce walnąć, żeby naprawdę zabolało. Bywa, że wysoko wrażliwa osoba, będąc, ja to nazywam takim stanem zranionego zwierzęcia, właśnie w ten sposób próbuje coś uzyskać w świecie. To działa na krótką metę, bo na dłuższą odcina nas od naszej duszy i wcale nie jest lepiej, ale do tego potrzeba już pracy własnej, żeby to po prostu zauważyć. Bywa, że tego rodzaju takie walnięcie, taka manipulacja, takie dostrzeżenie może się przejawiać bardzo dużym okrucieństwem. I tutaj to, co mi przychodzi do głowy, żeby taki przykład był bardzo konkretny, to zobaczcie sobie na film Wychrowe wzgórza. Tam główny bohater był wysoko wrażliwą osobą. W momencie, kiedy on zostaje zraniony, kobieta go odrzuca, to w nim coś się rozpada. Rozpada się to, co on miał wcześniej, ogromną wrażliwość na świat, na przyrodę, on słuchał drzewa, potrafił rozmawiać z naturą, to było coś pięknego. I nagle to ogromne odrzucenie, które no, był dzieckiem znalezionym, tak? Prawdopodobnie też być może wcześniej porzuconym przez matkę. I zobaczcie to odrzucenie, które co robi? Odcina go od własnej duszy. I on rozpoczyna osobistą drogę ku osobistej niestety zagładzie, bo co z tego, że on zadaje ból kobiecie, którą kochał i wciąż kocha, bo to nie mija. On zadaje ból poprzez pokolenia. Tam jest zemsta pokoleniowa, ale ten ból go nie leczy. W żaden sposób go nie uzdrawia, wręcz przeciwnie, tak? Także polecam Wam obejrzeć ten film, choć to film jest ciężki i trudny, ale i bardzo mocno oddziałujący, więc po nim może lepiej obejrzeć sobie też coś lekkiego. Ale gdybyście potrzebowali przykład, co się dzieje z wysoko wrażliwą osobą, która doznaje bardzo dużego odrzucenia, nie leczy tych traum i jest w takim środowisku, które nie jest w stanie ją wesprzeć,
to to, co się dzieje w momencie, kiedy odcina się od swojej duszy i idzie w tak duże okrucieństwo, tak? I to jak wysublimowane, jak zaplanowane, tak? To jest też przykład tego, co potrafi zrobić melancholik, tak? Taki no niefajny przykład, ale dzisiaj miało być właśnie o tej ciemnej stronie. Słuchajcie, co jeszcze jest taką ciemną stroną wysoko wrażliwych osób? Jeżeli jest to osoba introwertyczna i ma skłonność do wchodzenia do wewnątrz, to ta nadmierna izolacja może być ogromnym zagrożeniem. Pojawia się wtedy takie odczucie, że nikogo dla mnie nie ma, jestem sama, opuszczona, nikt mnie nie rozumie, tak? Troszeczkę też mówiłam już we wcześniejszych filmach na ten temat, ale tutaj podkreślam, że jest to ciemna strona i nie jest to droga do uleczenia, jeżeli ty siedzisz w izolacji, nadmiernie się izolujesz i potęgujesz swoje cierpienie. To nie jest droga do uzdrowienia i to nie jest to samo, co przebywanie ze sobą, żeby się zregenerować. Absolutnie. Okej, także troszeczkę dzisiaj w tym filmie powiedziałam Wam o takiej ciemniejszej stronie wysokiej wrażliwości. Pamiętajcie, mówię o tym, żeby zwracać na to uwagę, bo być może gdzieś wyczuwasz, że Ty masz tendencję do tego. I to nie jest tak, że to musi już iść w tą stronę koniecznie. Bardzo wiele rzeczy można uzdrowić, można pracować z każdą emocją, można uwalniać te emocje, można zmienić sposób, w jaki postrzegasz świat, w jaki myślisz. I przede wszystkim można pracować nad połączeniem z własną duszą, żeby czuć to połączenie, żeby czuć sens tego, że jesteś na tym świecie i wiesz, co masz na nim robić. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!